Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 4 na trybie single player oczywiście, czyli waszą ulubioną nową serię single playerową na kanale. No i zaczynamy akcję od tego, że jakiś policjant biednego ziomka tutaj trzyma na muszce i nie wiadomo tak naprawdę o co poszło. Ale jeżeli chodzi o Amerykę i policję, mogło pójść o krzywe spojrzenie nawet, tak. Okej, dobra, nieważne, koniec takiej tutaj pogadanki początkowej. No to znaczy oczywiście możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, jeżeli film wam się spodoba czy coś i chcecie mieć te powiadomienia włączone. Ale okej, lecimy. Ogólnie koniec wakacji się zbliża, nieubłaganie, także możecie śmiało pisać, jak tam wasze wakacje w tym roku minęły. Moje wakacje wyglądają tak, że po prostu ostatnio jeżdżę sobie na Kraków, na Meet YouTube'a, teraz byłem w Kielcach i teraz znowu będę w Krakowie i tak naprawdę co chwilę mam wyjazd jakiś, także całkiem fajnie, przynajmniej na tych wyjazdach jest spoko, można chwilę odpocząć. No ale też, żeby na przykład odpocząć, to trzeba kilka dni wcześniej spędzić na takim hardkorowym nagrywaniu, żeby po prostu były filmy na zaś wrzucone. Okej, ogólnie w tym momencie właśnie, mam nadzieję, że tego, nie, pewnie to usłyszeliście, aczkolwiek w tym momencie aktualizuje mi się też GTA 5, bo dzisiaj, jak to oglądacie, to już dzień wcześniej, ale dla mnie dzisiaj, no, załączyła się nowa aktualizacja, także ona się ściąga, żeby spróbować nagrać jeszcze dla was na dzisiaj właśnie pierwszy odcinek zaraz po aktualizacji. Ale dobra, lecimy, mam nadzieję, że na OBS-ie nic nie było widać, żadnych problemów nie będzie. I Elizabeta. Fuck you, fucking reggae idiot bitch! Rondo, you want blood clot, cause I don't even bomba clot rate. Stop you know. Speaking that gibberish! Fuck bomba clot pussy old girl, you know this? Shutting out bomba clot. Hey, yo, hey, don't touch what's me. Wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time. And put the heat on me, I know they did. All right, all right, all right. Well, so I know my fault in a rasta. I know my blood clot pussy. Hey! Don't come in on my face! All right. You better hope Nico can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me now. See you later. Okej, udaj się do starego szpitala i zdobądź kokainę Elizabety. Jak widać, no coś poszło nie tak. Kumple od Jacoba się nie spisali dobrze. Jak widać, także lecimy. Oczywiście śmiało możecie też zgadywać, jaką koszuleczkę mam dzisiaj na sobie, jako że wiecie, takie turnieje, tego typu sprawy lecą, także trzeba wspierać chłopaków. Okej, lecimy dalej. Tylko teraz jakiś samochodzik jeszcze by się przydało. Właśnie, czekajcie, bo ja tu SMS-ka dostałem od Francisa. Spotkajmy się na komisariacie, Nico. A pomyślałem, że miło się poczujesz, gdy zobaczysz go od tej pozytywnej strony krat. No, Francis, no fajnie, Francis, się bawisz. Naprawdę mega zabawa, Francis, z tobą zawsze. Okej, musimy tak ukraść samochód, żeby się do nas nie przypałętała ta policja za nami. Także myślę, że to już jest odpowiednia długość taka, w sensie odległość, żeby nas nie przypałętali. Okej, tipy. Czas na tipy. Piotr Ranewicz, hejcia na klejcia. To zdarzenie z Sarą kompletnie mnie zaskoczyło. Według każdej strony to zdarzenie powinno się odblokować dopiero po ukończeniu zdarzenia od Hosana, gościa z torebkami. Także nie tylko ty się zdziwiłeś. Masz rację, już spotkałeś jednego z braci McCreary, Pakiego. Powiem ci, że jeszcze ich kilku spotkasz w przyszłości. Aha, no właśnie dlatego pewnie tak mi się skojarzyło. Po nazwisku po prostu nie... no, skojarzyłem raczej. Nie, że nie skojarzyłem. A z Yusufem Amirem będziesz jeszcze miał okazję się spotkać więcej niż raz, tyle że nie w tej fabule, to tyle na dziś, pozdrawiam. To znaczy ja pamiętam, że on będzie chyba taki w galotach biegał, coś tam, nie? Coś takiego, pamiętam, tylko to nie wiem, to nie było na dodatku czasem, czy tutaj? Nie wiem, też nie pamiętam. Krystian Łaski napisał, to co Piotr Żuk mniej więcej. Czy gdy masz zamiar ukraść samochód, stoi na przykład na parkingu, to wybij szybę, na przykład kamieniem, pięścią, poczekasz parę sekund, gdy alarm ustąpi i go ukradniesz, to nasz, to wydaje... to nasz, aha. To wydaje mi się, że masz mniejsze prawdopodobieństwo gonienia cię przez policję. No okej.
A Piotr Żuk napisał: Hogaty, jeśli wybijesz szybę w aucie, które chcesz ukraść, Niko wsiądzie od razu. W ten sposób pominiesz scenę wybijania szyby, na przykład pistoletem. No ale w dalszym ciągu to i tak trzeba jakoś czymś wybić tę szybę. Okej. Okay. Mickey Weiss napisał: Hogaty, co mam zrobić, jeśli wgrałem trainera na fabularkę i teraz chcę sobie pograć w GTA Online, pozbierać pieniądze do 2 milionów do następnego dnia, mi usuwa te właśnie zarobione pieniądze, bo myślą, że mam cheaty, proszę pomóż. Jeżeli instalujesz modyfikację na tryb single player, to musisz je usunąć przed wejściem na tryb online, żeby ci nic nie usuwało, czy nic nie robiło, albo nie dostać bana. No chyba, że jesteś cheaterem, najgorszym po prostu typem ludzi grających w GTA, żeby tutaj nie powiedzieć gorzej, to nawet do mnie się z tym nie zwracaj, bo ja nie polecam. Nie polecam modowanych kont, nie polecam money lobby, tego typu rzeczy, także z tym najlepiej ode mnie jak najdalej. Teraz tak, jeszcze. Jaki masz samochód? Jak masz samochód kompletnie zniszczony, niepalący, to możesz go odpalić przez telefon, dzwoniąc pod numer 911, gotowe, pozdrawiam. Tam widziałem, że Piotr Danewicz napisał do Michała Węcławskiego, że każdy numer po prostu wystarczy, że zadzwoni się telefonikiem i powinno być ok. I ostatni tip na dzisiaj, widzicie jak się szybko z tym wyrobiłem. Szymon Maciejewski napisał, że Hogaty, pamiętasz te stare czasy z GTA The Ballad of Gay Flotar lub Stony? Czy myślisz, że udało ci się nagrać chociaż jeden taki odcineczek z GTA 4 razem z Flotarem, jeśli Flotar ma w ogóle jeszcze GTA 4? Pozdrawiam. Po pierwsze, z Flotarem no trudno jest się złapać na GTA 5, bo jednak no Flot i głównie gra te wyścigi jak już w GTA grając, także tym bardziej na GTA 4 pewnie byłoby trudniej, ale jest taka jedna złota rzecz, która powstrzymuje mnie przed graniem w GTA 4 na multi. To, że nie działa mi GTA 4 na multi, już powtarzam to 57 tysięczny raz. Także niestety. Okej. Okay. Kokaina Elizabety znajduje się gdzieś na terytorium starego szpitala. No okej. Okay. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Trochę w tym racji miał. Okej. Okay. Idziemy się strzelać bez pancerza. Znajdź narkotyki w szpitalu i pozbądź się każdego, kto spróbuje ci w tym przeszkodzić. Okej. Bierzemy sobie MP5 może. Do nie mamy więcej amunicji. Dobra, jest MP5. I lecimy, proszę państwa. Zaczynamy zabawę. Jakie oni tutaj będą mieli bronie? Jakieś shotguniki widzę. Dobra, ten poleciał. Ten poleciał. Ten poleciał. Zdejmujemy ich po kolei oczywiście, systematycznie. Dobra. Dobra, chyba umarł. Ja pamiętam ten szpital ogólnie, bo tutaj dużo też spędziliśmy czasu na multi grając, bawiąc się. No i pamiętam też, że właśnie tu są te takie przejścia i dosyć łatwo kogoś ominąć w ten sposób. Dobra, tego nie ominąłem. Tam pewnie mogłem też kogoś już ominąć. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś armor do podniesienia, szczerze powiedziawszy. Bo chcę to zrobić jak z najmniejszą stratą życia. I nawet chcę wyjść na plus poprzez właśnie zebranie pancerza. Także byłoby miło. Okej, okay, tu są jakieś wybuchowe zabawki. Deputa! Deputa to ty, kurczę, ziomek. Masz jak ci naszczam do buta! Bang! Kurde! No ale rymy. Napisane w mniej niż pół godziny. Okej, okay, dobra. Teraz tak, gdzieś tutaj będą ziomeczki. I jeden na górze, teoretycznie, według tego wskaźnika. Oni gdzieś tu są już.
Okej. Tego nie przyuważyłem, zapomniałem o nim. Okej. Jeszcze tutaj gdzieś jeden powinien być. Dobra, jest apteczka. Ja bym chciał pancerz jednak. Okej, okay. On jest w pomieszczeniu. Tu jest pancerz? Nie, tu jest akacz, dobra. On powinien być gdzieś tu. O, i tu jest pancerz, tak by the way. Znalazłeś rzeczy Elizabety, kokaina leży na stole. Okej, okay, darmowy pancerz. Zawsze spoko, kokaina na stole. Bardzo spoko w takim razie, okej. Okay. Co teraz się będzie działo? Za chwilę zobaczymy. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me have to speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. No okej, okay. Gliniarze z Beverly Hills tutaj nas atakują. No to nieźle, to SWAT na mnie nasłali. Czy noise raczej. Wynoś się stamtąd i zgub policję. Okej. Okay. Powiem tak, no będę musiał ich zniszczyć, bo inaczej to się stąd nie wydostanę prawdopodobnie. No oni tu kampią już! Jestem tak tego pewien, że oni tu kampią w tych przejściach. Okej. Okay. A tu jest inne wyjście jakieś? Powinno coś być, szczerze powiedziawszy, ale nie wiem. Chyba już jednak nie ma tego wyjścia innego. Dobra. Jeden pokonany. Oni wszyscy są chyba wyżej. Dobra, pokonany. 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 Don't fuck with me. I'm Nico. Dobra, jak ja mam stąd uciec? Takie pytanko za 100 punktów mam. Jak on mi shotguna przywali. Tak czułem, że będzie lipa. Ja pierdzielę, nie widzę ziomka, tu jest gdzieś ziomek. Od pleców mi idą. No nie widzę ziomka. Jestem kurde fucking ślepy. Dobra, uciekamy. Na szczęście mam jeszcze pełne życie. Kamizelka niestety poszła się walić. Ale przynajmniej mam samochód i mogę uciekać policji. Nie wiem, czy nie miałem tego w jakiś inny sposób zrobić, kompletnie nie mam pojęcia. Pewnie był jakiś łatwiejszy sposób, o którym kompletnie w tym momencie nie pomyślałem, no ale no to chodzi w grach. Nie zawsze się pomyśli o wszystkim i zawsze. No tak, no nie zawsze, o wszystkim i zawsze. No tak. Masło maślane, Hogaty. Pytanie za 100 punktów. Jak ja mam na górę, kurde, wjechać? Ja pierdzielę, czekajcie. Robimy ride tutaj, o, na koniec. To niezły ride. To niezły rajdzik. Dobra, zgubiłem policję przynajmniej tym moim zachowaniem, jakże pięknym. Kokaina mam nadzieję, że nie zmokła za bardzo. Dobra, Little Jacob, dzwonimy. I lost the heat. Where are you? Cheers, Pint. I'm with some buckets and why. Get here now, Nico. There's been some strange shit. Okej, okay, spotkaj się z Little Jacobem. Proszę cię, wejdź na górę, dziękuję. Okej. Okay. I teraz tak, musimy znaleźć jakiś samochód. Gdzieś jest tutaj jakiś samochodzik, na którym będziemy musieli odjechać. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem. Lecimy w takim razie po jakiś samochód. Na szczęście mamy jeden pod ręką.
Także spróbujemy nim właśnie pojechać. No okej, okay, dobra, wybite szybkę. No, bo widzicie, bo tak jak mówiliście, wybić szybkę, ale to tak za ten czas, zanim ja wybiję szybkę, to musiałbym czym? No pewnie albo coś podnieść, tak jak pisaliście, albo nie wiem, no z pięści spróbować wybić szybkę. No ale to już za ten czas gościu weźmie, załączy się animacja walenia bronią o szybę, no i tak naprawdę będę miał już samochód, także wiecie, to nie jest takie złe. Dobra, gdzie ja mam... Czy ja właśnie potrąciłem policjanta? Tak, potrąciłem policjanta i mnie będą... Policjanci za to ścigać! No wszedł mi pod maskę. Co ja mam poradzić na to? Jeżeli policjant ma skłonności do jakiejś takiej... no po prostu do samobójstwa, no to nie moja wina. No co ja mam z tym poradzić? Co ja mam na to zrobić? No ja teraz muszę uciekać, tracić czas na ucieczkę. Policjanci mnie widzą tutaj wszędzie, także tak na dobrą sprawę nie uciekam. I żeby zaraz pewnie jechać w konkretnie, w kompletnie innym kierunku, będę musiał pewnie lecieć. Także dobra, uciekamy policji do samego końca drogi, musiałem aż zjechać. Zamówimy najwyżej taksówkę i pojedziemy taksówką od Romana, no bo... Inaczej to będzie kappa. Spotkaj się z Little Jacobem. No tak, to będzie kappa dosłownie, także okej, okay, mamy zaznaczony punkt, ja już dzwonię po taksówkę do Romana. Mam nadzieję, że ogólnie w tym momencie Roman przynajmniej jest zadowolony z tego względu, że używam jego taksówek i tak naprawdę nie powinien się na mnie denerwować. Taksówka już jedzie, dziękuję. Dzięki, Roman. Co to jest? Chyba się zaktualizowało GTA 5 już, z tego co widzę. Dobra, panie taksówko, chodź pan. To nie, nie żeby tutaj było dużo taksówek, czy coś, takich legitnych jeszcze, żółtych, nowojorskich. No ale ja pojadę taką, wiecie, mniej legitną. Okej. Okay. Tutaj, tą taksóweczką, widzicie, świetna taksówka. Dobra, przytrzymaj F jako pasażer, dobrze. Aby zaakceptować, dobra. Lecimy od razu do miejsca, gdzie ma się odbyć transakcja wiązana z Little Jacobem prawdopodobnie, także zobaczmy. Okej, okay, panie Little Jacob, witam. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think me know the eat I come from in a king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen. I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Hold on. You mean to say you're going to let us off just like that? Nothing, I'll go on? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The coke, please. Shocking, me have to tell Elizabeth so she now get our cocky in now. O nie, proszę państwa, kto by się spodziewał? Taki szok! Niedowierzanie w jednym. Michelle okazała się być agentką. Michelle okazała się być zawodnikiem. No, okazała się być po prostu trefna. Aż napisał do mnie z tego wrażenia Roman. Co mi napisał? Tylko postarać się nie zakochać się w tym gościu. To ma być interes, a nie przyjemność. Ej, ja cały czas zapominam o tym, że mieliśmy jakąś randkę tu przeprowadzić. Ej, dobra, może w następnym odcinku zrobimy tę randkę.
Zastanawiam się, co teraz moglibyśmy jeszcze zrobić. Jesteśmy tak naprawdę tutaj. Mamy Elizabetę, mamy Francisa prawdopodobnie, FM, i mamy XD. Mamy Playboya i tego jego ziomka, nie? Także co moglibyśmy wykonać w tym momencie jeszcze? Wydaje mi się, że tak naprawdę w tym odcinku moglibyśmy sobie to zakończyć na tej jednej misji, na tej misji jednak ważnej dla nas, ponieważ Michelle była osobą, z którą Niko się spotykał. Niko może wiązał z nią jakieś większe nadzieje, pokładał w niej zaufanie, ufność swoją, tak? A nie wiem, jak to teraz by wyglądało, jakbym poleciał, zanim ja bym zaczął misję. Zanim by ta misja się rozegrała, nie wiem, ile by to czasu zajęło i by, czy to nie przedłużyło po prostu mega odcinka o tak dodatkowe 20 minut, skoro na tę jedną misję poleciało aż 20 minut. Także dobra, ludzie, powiem tak, dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek, ale pójdę za to za chwilę ogarniać to GTA 5 dla was, specjalne na środę, chociaż nie powinno tu być GTA 5. Także okej, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!